Drodzy, od jakiegoś czasu mówimy, zwiastuję na temat tej wagi przyjęcia mocy Ducha Świętego do naszego życia. Jest wiele takich tematów dzisiaj gdzieś tam troszeczkę odłożonych na bok. Dzisiaj chcemy być ludźmi sukcesu, żeby marzenia się spełniały nasze. Nie ma w tym nic złego ale nie możemy zapomnieć o rzeczach najważniejszych. I dzisiaj, czy kiedy mówimy na temat Ducha Świętego, to jest ta jedna z najważniejszych prawd objawionych w Bożym Słowie. Oto wolą Bożą jest, tak to Bóg ustanowił, żeby człowiek nie tylko nawrócił się do Niego, nie tylko oddał Mu swoje życie, ale tak jak Czytaliśmy tak, jak rozważaliśmy: człowiek, kiedy uwierzy, powinien dać się ochrzcić w wodzie. Ale dla tych, którzy przez chrzest w wodzie zostają włączeni do ciała, do kościoła Jezusa Chrystusa, powinni dalej zabiegać o to, aby zostać napełnionymi duchem świętym. I słowo Boże tutaj jest takie bardzo jasne, bardzo jednoznaczne. Tutaj nie ma jakichś niedomówień. Oto, będąc zrodzony z ducha, potrzebujemy być napełnieni i ochrzczeni w duchu świętym. Tak było w domu Korneliusza, tak było w przypadku apostoła Pawła, tak było w Efezie. Wszędzie tam są wyjątki, gdzie nowonarodzenie i przez duchu święty następowało w tym samym momencie. Ale czytamy tam, to jest o dom Korneliusza, dziesiąty rozdział dziejów apostolskich, że, że kiedy on, Duch Święty na nich wstąpił, to stało się dokładnie to samo, co w dniu 50. Tam było dla Żydów, tu stało się w domu Poganina, po to, aby Żydzi mogli zobaczyć, że ten sam Duch Święty, tak samo jest dany Żydowi, tak samo jest dany Poganinowi. I właśnie tam dlatego to się, to się wydarzyło. I jeszcze jedna rzecz. Tak jak w Dniu Pięćdziesiątnicy, tak w domu Korneliusza, kiedy Duch Święty stąpił, oni prorokowali, wielbili Boga i mówili innymi językami. I ktoś może powiedzieć: że Języki nie są znakiem. I może do końca, może tak nie chcielibyśmy powiedzieć, ale za każdym razem, kiedy czytamy, no, za wyjątkiem Samarii, te języki zawsze się manifestowały, a na pewno zawsze manifestuje się coś takiego, kiedy Duch Święty wstępuje, że ludzie, na których Duch Święty wstępuje, są tak poruszeni, że nie mogą milczeć. Ich usta są pełne chwały, pełne uwielbienia, pełne czci dla Boga. To jest przejaw, kiedy Duch Święty wstępuje na człowieka. Nie możesz Pozostać, że tak powiem, bierny i niemy i stać. Nie, bo kiedy Duch Święty stępuje, kiedy Jego moc stępuje, jesteś tak przepełniony chwałą, uwielbieniem, czcią, że po prostu zaczynasz Boga wielbić. Zaczynasz Go wielbić swoimi słowami i nawet się nie spostrzeżysz, kiedy zaczynasz Boga wielbić innymi językami, tak jak Duch Święty Ci poddaje. Tak to działa. Tak to jest objawione w Bożym Słowie. I mówiliśmy też, że kiedy na przykładzie pana Jezusa, kiedy człowiek przeżywa chrzest w duchu Świętym, to jest ciekawa rzecz. Poddany jest próbie, doświadczeniu, pokuszeniu. Oto Słowo Boże mówi, że kiedy Duch Święty stąpił na Chrystusa, kiedy wychodził z wody chrztu, jest napisane, że Duch Boży, Duch Święty zaprowadził go na pustynię po to, aby go kusił diabeł. Czyli Jezus. Przez 40 dni zostaje poddany doświadczeniu i pokuszeniu. I to tak mocno, bo kiedy ten czas 40 dni się kończy, pamiętacie, diabeł perfidnie przychodzi, wie, że Jezus jest bardzo głodny. Mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, to zamień te kamienie w chleb. I dla nas to jest taka wskazówka. Pamiętam kiedyś na takim misyjnym obozie, kiedy mówiłem na temat Ducha Świętego i wspomniałem o tym, jedna żona pastora, później, to była wtedy żona drugiego pastora, teraz jest żoną pastora od dziesiątków lat, ona przeżyła chrzest w Duchu Świętym. I mówi: I dobrze, że usłyszała o tym, że kiedy człowiek przeżywa moc Ducha Świętego, wydaje się, że teraz masz mniej problemów. Ale oto jesteś prowadzony do miejsca próby na pustynię abyś był doświadczony aby była wypróbowana twoja wiara czy rzeczywiście pragniesz Bogu się podobać i chodzić z Bogiem w mocy Ducha czy też nie Jezus przez to musiał przejść dlatego że reprezentował nas był we wszystkim podobny do nas z wyjątkiem grzechu jedyny człowiek Jedyny człowiek, który nie popełnił żadnego grzechu. Nie znaleziono żadnej zdrady, żadnej nieprawości w jego ustach. Ale taka jest prawidłowość. I później, kiedy Jezus przeszedł tą próbę, jest napisane, że powrócił nie tylko pełen ducha tak jak poszedł pełen ducha na pustynię ale Łukasz mówi: i Jezus powrócił w mocy ducha i zaczął usługiwać. Zaczął usługiwać. Nie bójmy się czasu pustyni. Nie bójmy się czasu próby, nie bójmy się czasu doświadczenia, bo to musi się stać, aby Bóg z nas wypalił, usunął albo też pokazał, co jeszcze Boga nie chwali w naszym życiu. Abyśmy mieli tą możliwość zobaczyć, jak naprawdę mocno Bogu ufamy i czemu na tyle ufamy, żeby się oprzeć wszelkiego rodzaju pokuszeniu. Dzisiaj chcę mówić o tym, że Duch Święty zresztą jest kilka warunków, które człowiek musi spełnić, powinien spełnić jest opisane to w Bożym słowie, że żeby Duch Święty go napełnił, te warunki powinny wystąpić. Więcej lub mniej, ale one powinny wystąpić. Jednym z takich ważnych, o których wspominałem, zresztą wymieniałem je wszystkie pewnego razu, to jest pragnienie Musisz, powinieneś mieć pragnienie. Nie zniechęcaj się tym, kiedy modlisz się już jakiś czas i nie doświadczasz tego. Oczywiście, jeżeli został spełniony podstawowy warunek, narodziłeś się na nowo, masz prawo oczekiwać, bo jesteś bożym dzieckiem, aby obietnica ojca została ci dana. Jeżeli później zostałeś ochrzczony, tym bardziej masz prawo oczekiwać na moc ducha świętego. Który ojciec obiecał każdemu swojemu dziecku. Ale jednym z takich najważniejszych, albo inaczej bardzo ważnych warunków, to jest to, że Duch Święty spoczywa na oczyszczone naczynia, oczyszczone serca. Duch Święty nie przyjdzie tam, gdzie człowiek, który prosi o niego, żyje w grzechu. Nie mam na myśli upadku, bo każdy z nas upada. Ale kiedy upadasz, to. Jeśli jesteś Bożym Dzieckiem, chcesz się podnieść, szybko oczyścić. I to między innymi świadczy o tym, że Boże życie jest w nas. Kiedyś mogłem robić różnego rodzaju grzechy i nie zależało mi, nie martwiłem się tym. Ale w momencie, kiedy jesteś zrodzony z ducha, jesteś Bożym Dzieckiem, grzech nas trapi. Męczy, prowadza w nas smutek. I to druga rzecz która uważam dzisiaj jest bardzo zapomniana i gdzieś tam jest pomijana to jest sprawa grzechu grzech samo pojęcie grzechu zauważyłem że apostoł paweł w liście do rzymian od 3 do 8 rozdziału zajmuje się sprawą grzechu czyli na 16 rozdziałów tak wiele poświęca 6 rozdziałów poświęca temu Tematowi, tematowi grzechu. Dzisiaj grzech jest sprowadzany do jakiejś pomyłki, uwarunkowań genetycznych i nie wiadomo jeszcze czego. I nawet świeccy psycholodzy mówią, że kiedy znika to pojęcie, tak jakby dzisiaj grzechu w ogóle nie było, ludzie się zachowują. I kiedy znika ta świadomość, to pojęcie grzechu, to to jest ogromną, yy, yy, z ogromnym uszczerbkiem dla istoty człowieka. Bo przecież jesteśmy stworzeni przez Boga, przed którym odpowiadamy za swoje życie. Tak więc <grym> Duch Święty dany jest tym, którzy nie tylko pragną, nie tylko narodzili się na nowo, nie tylko zostali oszczędni w wodzie, ale to są ludzie, którzy dbają o czyste swoje życie, o czyste swoje serce. I tu mam na myśli o trwanie, a nie o upadek. Trwanie. Czystości. Jest w liście ludzi apostolskich 5.32 jest napisane, że Duch Święty dany jest tym, którzy są Bogu posłuszni. I jedno z drugim jest ściśle związane, bo nieposłuszeństwo jest grzechem. A więc jeśli ja zwracam uwagę na Boże Słowo, na to, co Bóg mówi w swoim słowie, chcę się podobać Bogu według Jego słowa, to właśnie tym, Dany jest Duch Święty, kiedy o niego proszą, kiedy o niego zabiegają, Bóg wyleje i napełni ich Duchem Świętym. Drodzy, Słowo Boże zapewnia nas, że przez wiarę Ty i ja możemy zostać oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa z wszelkiego grzechu. Kiedy zgrzeszymy, kiedy upadniemy, kiedy wyznajemy nasz grzech, Bóg obiecuje nam go przebaczyć. Jak mówi nam Psalm, bodajże 100, 130, przepraszam, 103, że oddala występki nasze, jak wschód od zachodu. Oddala je. Michałasz mówi, że wrzuca je w głębinę morską i nigdy ich nie wspomni. I dlatego apostoł Jan w swoim pierwszym liście mówi tak: Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Zwróćcie uwagę, jeśli chodzimy w światłości, chodzić w światłości, to znaczy, że chodzę otwarty, szczery przed Bogiem. Nie próbuję przed Nim nic ukryć. Oczywiście, że nie da się nic przed Bogiem ukryć. Bóg wie wszystko o nas. Ale to jest ciekawą rzeczą, że chociaż Bóg wie o tym, o co chcemy go poprosić, zanim jeszcze otworzymy usta, on chce, żebyśmy go prosili. I tak samo jest z naszymi grzechami. Bóg wie, co złego uczyniliśmy, ale on chce, żebyśmy ten grzech wyznali. Wyznali. Gdzie jest wyznanie? Tam jest obietnica przebaczenia. Jeśli nie ma wyznania, nie możesz liczyć na przebaczenie. Jeśli wyznajemy, Dalej pisze apostoł Jan w dziewiątym wierszu pierwszego listu, pierwszym rozdziale, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas, zwróćcie uwagę, od wszelkiej nieprawości. Od wszelkiej nieprawości. Haleluja! Krew Jezusa Chrystusa zapłaciła i odkupiła nas z wszelkiego grzechu. Bardzo dziękuję. Z wszelkiego grzechu. Jemu, pisze tak apostoł Jan w, liś, w objawieniu 1,5, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. A więc, jeśli, myślę, że każde Boże dziecko, które jest narodzone z ducha, mamy ogromne pragnienie żyć w czystości i świętości. Amen. To jest oznaka nowego życia w nas. Przedtem nie przejmowaliśmy się tym. Nie mieliśmy zwycięstwa nad grzechem. Ale teraz, kiedy znamy Chrystusa, dlatego że wiemy, jak bardzo nas umiłował, chcemy Jemu się podobać. I każdy grzech, każdy upadek, każde bezprawie, wszystko to, co nas brudzi, powoduje w nas wewnętrzny dyskomfort. Serce nas oskarża, ale dlatego mamy obietnicę. Jeżeli upadniemy, możemy i powinniśmy przynieść to do światła, wyznać to Bogu, nazwać grzech grzechem i z wiarą, z ufnością wierzyć, że krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas wszelkiego grzechu. To jest zapewnienie. Paweł w liście do Rzymian mówi tak: I są usprawiedliwieni darmo. Zwróćcie uwagę, że my nie, nie możemy odkupić naszych grzechów, nie możemy odpracować przed Bogiem naszych grzechów, nie możemy zasłużyć na odpuszczenie absolutnie nie. Mogę przyjść po prostu i do światła wyjawić mój grzech przed Bogiem. Tyle i mam zaufać, że to... ofiara Chrystusa na krzyżu Golgoty, jego przelana krew. Gładzi wszelki nasz grzech. Amen. Gładzi go. Nikt z nas nie ma upodobania od momentu nawrócenia w, w grzeszeniu, ale jest w nas ta niechęć, ta nienawiść, i tak powinno być nienawiść do grzechu w naszych sercach. I są usprawiedliwieni darmo. Z łaski, darmo, słuchajcie, przez nie nasze odkupienie, nie nasze zabiegi. To jest napisane przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej. Inaczej mówiąc, kiedy przychodzę do Boga, bo modlę się o, o to, aby Duch Święty mnie napełnił. Aby moc Boża mnie napełniła, I kiedy szukam Bożego oblicza i proszę, aby On wypełnił obietnicę. I Duch Święty mówi i zaczyna mi pokazywać, bo kiedy zbliżam się do światła, którym jest Bóg, to On zaczyna mi pokazywać jeszcze na te ciemne miejsca w moim życiu. I kiedy ja tego nie zignoruję, ale potraktuję to na serio, tak jak On to traktuje serio. I kiedy ja to wyznam, odwrócę się, będę prosił go o oczyszczenie, On obiecuje, że po prostu mi, on, nie, on mi przebaczy, ale też ta krew jest przebłaganiem za ten mój grzech. I On mnie usprawiedliwia. On czyni ze mnie człowieka, jakby nigdy grzechu żadnego nie popełnił. Tym jest usprawiedliwienie. Stajemy się sprawiedliwością Bożą albo stajemy się ludźmi sprawiedliwymi przez wiarę w odkupieńczą krew Jezusa Chrystusa na krzyżu. To jest nasza nadzieja. To jest obietnica jasno w wielu miejscach wyrażona w Bożym Słowie. Psalmista Psalmu 66. Zobaczcie, Psalm, jeśli, jeśli możecie. Psalm 66. Tam psalmista mówi takie bardzo ważne słowa. Tu jest napisane tak: Biblia Gdańska tak to mówi. Gdybym patrzył na nieprawość w swoim sercu, nie wysłuchałby mnie Pan. Tłumaczenie mówi tak, gdybym w swoim sercu tolerował nieprawość. Wiersz 18. Pan nie wysłuchałby mnie. 66 psalm, wiersz 18. Zobaczcie, tutaj wyraźnie jest napisane, że jeżeli ja toleruję grzech w swoim własnym życiu, nie mogę oczekiwać na to, że Duch Święty Napełni moje życie. Bo jestem nieposłuszny, bo żyję w, nie, w nieprawości. To słowo, to słowo, gdybym patrzył na nieprawość, na nieczystość. Ale Wierz 19 mówi tak: Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na moją modlitwę. Błogosławiony niech będzie Bóg, on nie odrzucił mojej modlitwy nie odmówił mi swojej łaski. A więc jeżeli nie tolerujesz grzechu, to Duch Święty ma czyste serce, ma czyste naczynie, aby mógł je napełnić, aby mógł wypełnić Twoje i moje serce, aby nie miał tylko zadatku Ducha, ale aby cała pełnia mogła wypełniać Twoje i moje życie. Tak więc, jeśli chodzimy w światłość, jeśli chodzimy w świat, wtedy mamy koinonie, wspólnotę z naszym Ojcem w niebie i z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Tak zaczyna swój list apostoł, apostoł Jan. Tak więc nie wolno nam tolerować zła, grzechu, nieprawości w naszym własnym życiu. Zwróćcie uwagę, on mówi, nie, że gdybym Tolerował grzech w sercu kogoś innego, mówi w swoim własnym sercu. Bo każdy z nas za siebie samego zda sprawę Bogu. Każdy z nas. A więc dobrze jest stanąć przed Panem i pozwolić, żeby światło Bożego słowa, żeby Duch Święty, który przekonuje o grzechu, żeby miał tą możliwość przemawiać do twojego i mojego serca. Izajasz mówi tak w 59. rozdziale, wierszu pierwszym i drugim. Pamiętacie, tam jest napisane, że Bóg nie jest głuchy. Ale to wasze grzechy sprawiły, że nie słyszy. Wasze grzechy i tam później jest całe wyliczanie ich bezbożności, nieprawości Izraela. Okropne grzechy. Oni myśleli, że po prostu można tak przyjść do Boga, jakby nigdy nic, żyć, brudzić się różnymi niewłaściwymi rzeczami i po prostu oczekiwać, że Bóg wysłucha ich modlitwy. Wasze grzechy, tam pisze. Prorok, zasłaniają przed wami jego oblicze tak, że nie słyszy. Bóg jest głuchy? Nie. Oto Bóg zamknął swoje oblicze i swoje ucho na modlitwę tych, którzy żyją w nieprawości. Ja to ciągle podkreślam, dlatego że apostoł, Paweł, apostoł Jan w pierwszym liście Jana mówi wyraźnie, że kto z Boga się narodził, nie grzeszy. Czyli nie trwa w grzechach. Nie, że jesteśmy już bezgrzesznymi, nie, ale nie trwamy w złym, nie trwamy w grzechach. Opamiętowujemy się, wyznajemy, porzucamy i chcemy z Bożą łaską w mocy ducha mieć zwycięstwo nad wszelką nieprawością w naszym życiu. Grzech jest ogromną przeszkodą. Nieczystość jest ogromną przeszkodą. Dla stąpienia Ducha Świętego. W Ewangelii Marka, w 11 rozdziale, w wierszu 25 i 26 jest napisane: Jeżeli się modlicie i nie przebaczacie w tym samym czasie tym, którzy zawinili wobec Was, Bóg Was nie wysłucha. A więc, zobaczcie, możemy powiedzieć, że brak przebaczenia w sercu noszony do kogokolwiek, brata, siostry czy kogoś poza kościołem. Zamyka, zamyka Boże błogosławieństwo i Boże odpowiedzi na, naszą, na nasze modlitwy. Niewiara, czy, czyli można powiedzieć, że brak przebaczenia jest tym nieposłuszeństwem Bogu, bo Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy przebaczali, tak? Żebyśmy przebaczali, trwali w przebaczaniu wszystkim. A więc jeśli jest tego brak, to też nie oczekujmy, że Bóg nas wysłucha, że Duch Święty stąpi. Niewiara, czyli brak zaufania do Boga. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale od 54 do 56 wiersza jest powiedziane, że Jezus jest w swoim rodzinnym mieście, w Nazarecie i w synagodze głosi. I tam jest napisane, że ludzie, którzy tam go słuchali. Byli pełni niewiary. Mówili: Czyż jego bracia nie mieszkają pośród nas i jego siostry, czy ich nie znamy z imienia, i tam wymienione są imiona braci Jezusa? Czy jego siostry nie są wśród nas? Skądże on to ma? I tam jest napisane: I nie mógł wśród nich uczynić wielu cudów, tylko niewielu uzdrowił z powodu ich niewiary. Słuchajcie, kiedy przychodzimy do Pana. I wołamy, Boże, napełnij mnie swoją mocą. To dbam o to, żeby moje serce, moje wnętrze było czyste. A też Bóg oczekuje, że nie będzie tam grzechu niewiary, ale będę wierzył, że mój ojciec ma dla mnie dobre rzeczy, ma dla mnie ducha świętego i to jest Jego wolą, Jego pragnieniem, abym był napełniony mocą z wysokości. W liście do Hebrajczyków 11, 5, 6 jest napisane: Bez wiary nie można. Podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. A czyż modlitwa o chrzest w Duchu Świętym nie jest szukaniem Boga? Nie jest wypełnianiem woli Bożej? Bo przecież to jest wola Boża. Bóg do nas mówi w liście do Rzymian 6,13 Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości. Ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje na oręż sprawiedliwości. Czyli bądź oddany całkowicie poświęcony dla Pana. Za takiego się uważaj. Drodzy, tak jak jest przeszkodą, grzech jest przeszkodą, żeby Duch Święty napełnił nas. Tak dla tych, którzy już są napełnieni Duchem Świętym. Grzech także jest przeszkodą, tu się nic nie zmieniło. I ci, którzy zostają napełnieni Duchem Świętym, muszą pilnować swojego życia, aby nie utracić. To jest straszna rzecz, chyba w tym momencie, kiedy ktoś to został napełniony, a Duch Święty od niego odchodzi w pewnym momencie. Mamy przykłady w Biblii. Wiecie, nigdy jako Boże dziecko nie mogę chodzić gdzieś na krawędzi w moim chrześcijańskim życiu, na takiej krawędzi pomiędzy tym, co Bogu się podoba i co nie. Raz tu, raz tu, raz tu, raz tu. Jest to bardzo niebezpieczne. Biblia nam mówi, że na niektórych ludzi w Starym Testamencie stępował Duch Święty. I oni dokonywali wielkich rzeczy. Pierwszym takim, może nie, ale wymieniam tutaj jako pierwszego Saula, pierwszego króla Izraela. Saul, na Saula stąpił Duch Święty. On był wśród prorokujących. Kiedy Duch Święty stąpił na niego, on prorokował. Widzicie, za każdym razem, kiedy Duch Święty stępuje, usta są otwarte. Wielbią Boga, prorokują, ogłaszają wielkie rzeczy, a w Nowym Przymierzu i do tego dochodzą jeszcze inne języki, aby Bóg był uwielbiony. I król Saul doświadczył, został wybrany, namaszczony przez Samuela, duch święty na niego zstąpił, tylko król Saul nie rozprawił się z grzechem w swoim sercu. Gdzieś w pewnym momencie zaczęły pojawiać się złe rzeczy, które on zaczął tolerować, jakby oswajać się z tymi rzeczami w swoim życiu. Był nieposłuszny. Bóg do niego mówił, a on jakby trwał w nieposłuszeństwie. Raz go Bóg ostrzegł, drugi raz go Bóg ostrzegł. Zaczął tolerować grzech zazdrości, był zazdrosny o Dawida. Dalej był gotów posunąć się do morderstwa i zabić Dawida. Popatrzcie, człowiek, który doświadczył łaski, człowiek, który doświadczył obecności ducha, przestał czuwać i znalazł się w bardzo niebezpiecznym miejscu, aż w pewnym momencie Duch Boży od niego odstąpił. Czyli to jest dla nas ostrzeżenie grzech, grzech, trwanie w grzechach. Jest bardzo niebezpieczne. I przed, i w trakcie, i w ogóle w życiu chrześcijanina. Nawet tego każdego chrześcijanina, który swoje życie oddał Bogu, bo przecież oddanie życia Bogu oznaczało zerwanie z grzechem, z nieposłuszeństwem. Podobnie Samson. Samson był Nazarejczykiem. Bożym Nazarejczykiem. Duch święty, kiedy wstępował na niego, nikt by się nie chciał znaleźć w jego pobliżu. Nawet armia sobie nie, porad... nie mogła z nim poradzić. Pewnego razu wziął ważącą, nie wiem ile kilo, ale wziąć bramę miasta, zarzucić sobie, wyrwać ją, zarzucić sobie na plecy. I wiecie, według tego fragmentu szedł 64 km z tą bramą i zaniósł ją na górę o wysokości 914 metrów. To jest tak blisko chyba równicy Czantorii. Czantoria jest chyba ponad tysiąc troszkę. Zobaczcie, kiedy Duch Pański go ogarniał, miał niezwykłą siłę i niezwykłą moc, ale Samson lubiał chodzić na krawędzi. Dzisiaj ludzie żyją, lubią żyć szybko, ostro i krótko. Na krawędzi. Ale to nie jest Boże. Życie jest darem, o który musimy dbać, strzec. I popatrzcie, jest Nazarejczykiem. Nie wolno mu obcinać włosów, nie wolno mu nie tylko pić wina, piwa, ale nie wolno mu nawet zjeść winogron. Już nie mówiąc o tym, że jako Izraelita nie mógł się żenić, wiązać z poganką. I chociaż za pierwszym razem tamta sprawa z jego, z kobietą, filistynką, którą się ożenił, to było zrządzenie Boże, za drugim razem działał w zupełnie wbrew woli Bożej. Wiecie, to jest zdumiewające, że chrześcijanie przychodzą do Boga i modlą się, o moc, o działanie Boga, a w tym samym czasie przekraczają granice, które Bóg wyraźnie zaznaczył, powiedział: Nie wolno wam, nie będziesz ciągnął nierównego jarzma z niewierzącym. Ale oni tak pobożnie mówią, tak pobożnie mówią do samych siebie i przekonują samych siebie, ale ja jego ją nawrócę. Może? Bóg coś wyraźnie mówi. Samson szedł na ostrz. Dalila, piękna kobieta. Wiecie co znaczy imię Dalila? Kobieta z rozpuszczonymi włosami. Nie ma w tym nic złego, ale to imię Dalila, to rozpuszczenie włosów miało zupełnie inny kontekst. Imię Dalila znaczy też kokietka. Kokietka. To była kobieta, która lubiła wabić mężczyzn. I Samson dał się złapać. Człowiek, który był Nazarejczykiem, człowiek, w który, którym działał Duch Boży, jak w innych nie. Ale jeszcze jedną rzecz. Wiecie, on poszedł, zakochał się, tak mówi Księga Sędziów 16,4, zakochał się w kobiecie, w tej dalili w Dolinie Sorek. A wiecie, co znaczy Sorek? Winogrono szlachetne, winnica. Popatrzcie, szedł w sam środek miejsca pokuszenia i ataku. Powiem, powiem, możemy powiedzieć, stracił rozum. On myślał, że jest w stanie zapanować nad swoimi skłonnościami, nad ciałem, jak to mówią krew, nie woda, nie. Dwie rzeczy: kobieta, poganka i druga rzecz winnica. Te, które mu nie wolno z którymi, o których miał się pilnoć, pilnować z daleka. Tak więc drodzy, Będąc pełen ducha, muszę pilnować swojego serca. Nie mogę tolerować tego, co Bogu się nie podoba. Inną taką postacią był Gedeon. Na niego zstąpił duch święty. Dosłownie, tam jest napisane, że otulił go jak płaszczem. Ale byłoby cudownie, gdyby Duch Święty stępował na lud Boży i napełniał nas tym, co było w Gedeonie, w Samsonie, co na początku było w Saulu, kiedy objawiało się proroctwo, moc, odwaga. Bo po to Duch Święty stępuje, on właśnie to daje. Ale nie jesteśmy i nie działa to w sposób automatyczny, dlatego że Duch Święty jest osobą, Bożą osobą. To To jest, Relacja, społeczność. I ona musi być na właściwym poziomie. Gedeon, wiecie, że Izraelici byli w niewoli przez siedem lat, ciemiężeni przez Midianitów, Amonitów. W Gedeonie były dobre pragnienia. On pytał się, gdzie są cuda? Gdzie jest ta moc? Gdzie jest ten Bóg, który, o którym opowiadali nam ojcowie? Gdzie, gdzie on jest? Widzicie, problemem był grzech. To jest ciekawe, ale grzech pozbawia trzeźwego myślenia każdego człowieka. Każdego. Możesz być bardzo duchowy, ale przez nieuwagę zaczynasz robić rzeczy, które Bogu się nie podobają. Zaczynasz tracić ostrość widzenia. I już nie widzisz tak, jak widziałeś wcześniej. Już to, co było grzechem dzisiaj, przestaje być już dla ciebie takie czarne. To robi grzech, zaślepia. Niszczy tą wrażliwość duchową, czujność. I kiedy on tak się modlił i kiedy Izrael zaczął wołać do Boga o pomoc, Bóg odpowiedział. Ale wybawienie nie przyszło od razu. Coś musiało się stać. Pan przyszedł do Gedeona, Anioł Pański. I Bóg powiedział, że przez niego wybawi Izraela. I pamiętacie, kiedy ten Anioł odebrał ofiarę i wstąpił do nieba, to Gedeon to zrozumiał i taki zbudował ołtarz: Pan jest moim pokojem, albo Pan jest pokojem. Tak, Izrael potrzebował pokoju, bo był w stanie wojny. Potrzebował pokoju Bożego i pokoju od Boga i pokoju z Bogiem. Ale nie można mieć dwóch ołtarzy w swoim życiu: dla Boga i dla przeciwnika. Słuchajcie, nie można. A w domu Gedeona był ołtarz Baala i, i słup Aszery, czyli dwóch najwyższych bóstw kananejskich, bóstw płodności i urodzaju. Ochydne bóstwa. Ochydne bóstwa. Oni nie wiedzieli, w czym jest problem, dlaczego Bóg ich nie słyszy, no bo oni, nie tylko Gedeon, jego dom, rodzice i on w tym wszystkim, ale inni, zamiast służyć jednemu Bogu, chwalić jednego Boga, oddawali czci tym wstrętnym bóstwom kananejskim. I coś musiało się stać. Wiecie, Pan Jezus powiedział, nie możecie dwóm Panom służyć. I Mamonie, i Bogu. Nie. Co jest ważniejsze? Co jest ważniejsze? Słuchajcie, ofiarność w kościele jest dobrym takim antidotum na to, żeby nie polegać na Mamonie, ale na Bogu. Czy możecie powiedzieć Amen? Słuchajcie, to jest. Ofiarność jest niesamowitym też takim symptomem naszej duchowości i zaufania Bogu. Naprawdę. Bóg też nie chce nas pozbawiać pieniędzy, bo przecież nam udziela i błogosławia, ale też chce, żebyśmy wiedzieli i uznawali, że On jest Panem wszystkiego. W każdym razie nie można dwu, mieć dwóch ołtarzy, dwóch Panów. Bo albo jednego będziemy miłować, a drugim pogardzimy, nie? Tak mówi Jezus. I wtedy Bóg do niego powiedział: Zburzysz ten ołtarz i ten słup wytniesz, i postawisz jeden ołtarz dla mnie. Popatrzcie, nie będziesz tolerował zła w swoim sercu. I nagle ja myślę, jakby Gedeonowi ktoś otworzył oczy. Bóg mu otworzył oczy. Oto Bóg chce pomóc, Bóg chce wybawić, ale nie może tego zrobić, dopóki jest ołtarz Baala i Asztarty. Nie przyjdzie błogosławieństwo, Duch Święty nie zstąpi, dopóki dalej będziesz tolerował grzech w swoim życiu. Oczywiście nie chcę dzisiaj powiedzieć, że to jest jedyny taki przypadek, czy, czy, czy coś, że koniecznie musi być jakiś grzech, skoro ktoś się modli. Ja się trzy lata modliłem przez Ducha Święty. Ale rozumiecie o co chodzi? Że może być grzech. I tutaj nie ma, że tak powiem, żadnego grama tolerancji. I on to zrobił. Zburzył ten ołtarz, ściął ten słup. To drzewo wykorzystał na złożeniu ofiary z na ołtarzu, który zbudował dla Boga. Jakby odbudował na nowo ołtarz Pana w swoim domu. A więc ty i ja mamy odbudować na nowo ołtarz, złożyć siebie, wszystko w ręce Pana. I wtedy możemy oczekiwać, że Pan da wybawienie, Pan udzieli błogosławieństwa, Pan wyleje Ducha Świętego. To złożenie ofiary całopalnej świadczy o uniżeniu i o chwale dla Boga. Tam jest wyraźnie napisane: Złożył całopalną ofiarę. Ta cała całopalna ofiara miała być cała spalona na ołtarzu. Wyrażała chwałę, uwielbienie, cześć dla Boga. Dlatego w liście do Rzymian, w 12 rozdziale wierszu pierwszym i drugim, że mamy składać ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. I wtedy stąpił na Niego Duch Święty. Pojawił się wróg, a na Gedeona stąpił Duch Święty. I on już nie uciekał, już się nie chował. Od Boga, od Ducha Świętego Został napełniony odwagą i został poprowadzony w tej walce i zwyciężyli. Kochani, nie możemy tolerować grzechu, nie możemy tolerować zła w naszym, w naszym życiu. Jest w psalmie 139, są napisane takie ważne słowa i tam jest takie ważne, ważne słowo, które chciałbym wspomnieć tutaj. <śmie> Psalmie 139, wierszu 24. Czytamy tam tak. Tam jest modlitwa, modlitwa psalmisty. Psalm 139, wiersz 24. To jest psalm Dawida. On mówi tak, przeczytam w kontekście wiersz 23, 23. Badaj mnie Boże i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie, we mnie, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani. I prowadź mnie drogą wypróbowaną. Od wieków. Ale to słowo hebrajskie rani ma kilka znaczy. Boże, zobacz, czy nie ma we mnie coś, co cię rani, jakiegoś bałwochwalstwa, bałwochwalczej drogi, jakiejś niegodziwej drogi, albo bezprawia. A więc, Boże, zbadaj mnie, doświadcz mnie, bo Dawid ma wielkie pragnienie. W Psalmie 51 pamiętacie, kiedy zgrzeszł? On pokutuje i on woła: Nie odbieraj mi, nie odbieraj mi twego świętego ducha. Jego serce jest złamane, jego serce jest skruszone, a Bóg mówi, że sercem skruszonym i złamanym nie pogardzi. Składa tą. Ofiarę, która jest miłą wonią, tego skruszonego ducha, która jest miłą wonią dla Pana. Boga nie zadowoliłyby kozły, cielce, barany składane na ołtarze, nie, ale to skruszone, złamane serce Dawida i woła: Nie odbieraj mi. Drodzy, tak więc, jeśli modlimy się, to też musimy wziąć pod uwagę i sprawdzić, i powiedzieć: i modlić się, Panie. Zbadaj mnie, pomóż mi. Jeśli jest coś w tym względzie, jeżeli jest coś w moim życiu, to pokaż mi to, abym mógł to wyznać, abym mógł to zostawić i abym mógł przez wiarę wziąć oczyszczenie w Twojej świętej krwi. Halleluja. Niech nas Bóg błogosławi. Nie zniechęcajmy się. Drodzy. Kontynuujmy. Czujmy się i bądźmy zachęceni przez słowo Pana, aby modlić się o moc Ducha Świętego, o chrzest Duchu Świętego. Aby modlić się o dary Ducha, aby Duch Święty mógł nas używać tak, jak On chce. A Jemu niech będzie chwała. Amen.